Pierwsze, co to jest ten kukuniek? No, kukuniek, kukuniek to jest inna nazwa pana prezydenta Lecha Wałęsy. A stąd się to wzięło, że taka znajoma pani ze sfer dyplomatycznych tak go nazwała i mnie się ta nazwa bardzo spodobała, bo ona oddaje charakter osoby. Te pytanie środkowe to było takie, dlaczego jeden z uczestników zespołu do badania katastrofy smoleńskiej, generał Petelicki, dostał kulę w głowę, a drugi generał został wiceministrem obrony. Ponieważ jeszcze w dodatku nie zostawił listu pożegnalnego, no to wszyscy zachodzą w głowę, co też mogło się stać, że został znaleziony, niby to powieszony własnoręcznie, ale coraz większe wątpliwości się nawarstwiają wokół tej hipotezy. W tym chaosie, kiedy podważane są solenne prawdy, no trzeba odnotować przynajmniej to, że jedna prawda wydaje się, jeden stały punkt taki w przestrzeni kosmicznej, to są ustalenia suwerennego rosyjskiego śledztwa.